Francja, gdy wyzwoliła się z cugli królewskiej władzy, podwoiła pobłażliwość dla dzikiego rozpasania obyczajów oraz rozpowszechniła we wszystkich klasach te wszystkie nieszczęsne obyczajowości, które zwykle były chorobą bogactwa i władzy. Na marginesie warto dodać, że twórca Ody do Radości, będącej mimo wykreślenia z oficjalnych dokumentów nadal dla wielu hymnem Unii, Fryderyk Schiller dostał za swoje umiłowanie rewolucyjnych haseł obywatelstwo republiki. Echa tej, jak niektórzy ją nazywają, rewolucji antyfrancuskiej brzmią bardzo głośno do dzisiaj w całej wspólnocie europejskiej i zdają się stanowić jej fundament. Ta sama wspólnota z jej już nieskrywaną wrogością do chrześcijaństwa, z jej marzeniami o stałych cenach dla klientów, nacjonalizacji, limitami produkcji i wszechwładzą urzędników. Dość tylko powiedzieć, że w preambule zalecanej nam Karty Praw Podstawowych nie znalazło się przy opisie czasów przeszłych miejsce dla słowa chrześcijaństwo, co więcej, miejsce dla słowa religia. Jak patrzyłem na stronach unijnych, słowo religia przy określeniu dziedzictwo duchowo-religijne występuje tylko na stronie polskiej i niemieckiej. We wszystkich innych językach nawet słowo religijne jest wykreślone. Ciekawe więc, bo jest to ponoć jednolity dokument. Ale takie sztuczki robiono tam nieraz. Więc w tej sytuacji wypada znów za papieżem Polakiem zawołać do unijnych prominentów: nie lękajcie się i otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dzieci rewolucji roku 68, wnuki rewolucji bolszewickiej, praprawnuki rewolucji francuskiej, porzućcie ten relatywizm moralny i tą dyktaturę tego relatywizmu, którą odczuli ostatnio nawet studenci UKSW, i wróćcie do korzeni cywilizacji, która zbudowała Europę. Bo co wspólnego z wolnością i wolnością gospodarczą mają tysiące przepisów i właściwie już pełna państwowa kontrola nad rolnictwem, rybołówstwem, a widzimy, że i innymi dziedzinami gospodarki. Każdy, kto próbował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsięwziąć jakieś kroki, co więcej, jak próbował coś spoza obszaru unijnego wprowadzić na unijny rynek, wie doskonale, z czym to się wiąże i co za tym się kryje. Kryją się za tym lobby firm poszczególnych krajów, głównie zachodniej Europy, które tak ustalają przepisy, by nikt nie zagroził ich dominacji na rynku. Ale ten, powiedzmy sobie to wprost, praktyczny socjalizm i idąca za tym korupcja jest nam już znana. My to w Polsce doskonale znamy z czasów PRL-u i RWPG. Opowiadają nam przy tym bajki o tym, że ich celem jest dogonić i przegonić Stany Zjednoczone w ramach, nazywają to niektórzy, Stanów Zjednoczonych Europy, tylko zapominają albo nie chcą pamiętać, że Stany Zjednoczone i ich potęga nie wyrosły na planach rządu federalnego i na różnych programach pomocowych. To akurat, co oni robią, to są słynne pięciolatki PRL-owskie, które też pamiętamy. Można by więc powiedzieć: nie idź tą drogą, Unia Europejska, i ty, psie sabo. Na Uniwersytecie w Strasburgu, w którym to mieście, jak wiemy, mieści się siedziba Parlamentu Europejskiego, padły kiedyś znamienne słowa, które przytoczył Ludwig von Mises, znamienne w obliczu fasadowej pozycji Parlamentu Europejskiego i faktycznej władzy Komisji Europejskiej, a brzmiały one tak: nasi urzędnicy nie będą tolerowali nikogo, kto by chciał wyrwać im władzę z rąk. Na pewno nie parlamentarne większości, bo doskonale wiemy, jak się z nimi rozprawić. Żadnego przepisu prawa nie znosi się tak łatwo, czy też przyjmuje z taką wdzięcznością, jak przepis ustanowiony przez niezwykle szlachetnych i gruntownie wykształconych urzędników państwowych. Państwo niemieckie to państwo zwierzchności świata urzędników i miejmy nadzieję, że takim pozostanie. Niemieckie, bo wtedy Strasburg jeszcze był niemiecki, i choć słowa te padły 120 lat temu, to wciąż brzmią aktualnie i są groźne dla całej współczesnej Europy.
A skoro już o niemieckich urzędnikach, to przypomnę słowa towarzysza chyba też, ale na pewno komisarza Gintera Verheugena, który lat temu 6 do nauczycieli ZNP skierował następujące przesłanie. Duch narodu kształtowany jest w szkołach i to od polskich nauczycieli będzie zależało, czy przyszłe pokolenia charakteryzował będzie duch europejski, czy duch narodowy. Polska będzie reprezentowana w Unii Europejskiej tym lepiej, im więcej osób będzie miało odpowiednie poglądy w kwestiach Unii Europejskiej. Jestem pewien, że uda nam się wychować wiele osób, które staną się Europejczykami. I wychowują. Ostatnio obiegła media wiadomość, że dzieci w przedszkolach zmuszane są jak za komuny do recytowania głupawych wierszyków o Europie moim drugim domu. Mniej więcej tak samo jak 25 lat temu mówił pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Wtedy nazywało się to wspólnym europejskim domem. A skoro już o wychowaniu i naukach, to przypomniało mi się, jak duchowy przywódca naszej konkurencji z Libertasu, pan Roman Giertych, tłumaczył nam 2 lata temu, że polityk dotrzymuje słowa dotąd, dopóki musi. My ciągle, mam nadzieję, wyznajemy raczej samurajską dewizę lansowaną przez pana Waldemara Łysiaka, że należy dotrzymać słowa, nawet jeśli się je dało psu. Więc czas, by rodziny przestały obojętnie patrzeć na to, co się dzieje z ich dziećmi w przedszkolach i szkołach, a będzie się działo coraz więcej, nie na darmo chcą zaciągnąć, zgodnie z dyrektywami unijnymi, do przedszkola już wszystkich od 3 roku życia. W Polsce mamy pewne doświadczenia, ponieważ rodziny stawiały wytrwale opór w PRL-u, propagandzie, która się lała w szkołach i przedszkolach. Więc i teraz sobie poradzimy. Podobnie, mam nadzieję, jak z propagandą, właściwie chyba z tego, co widać i słychać, priorytetem unijnym, jakim jest lansowanie homoseksualizmu i aborcji. To jest o wiele groźniejsze nawet niż działalność biurokracji unijnej, bo spowoduje po prostu wymarcie Europy. Mimo że działalność unijna, jak ostatnio też dowiedzieliśmy się, rocznie powoduje dla gospodarki straty rzędu 1 biliona euro. To tak a propos kryzysu gospodarczego. Więc to szaleństwo jest jeszcze bardziej groźne, zwłaszcza, że nawet jeżeli homoseksualiści będą dzieci adoptować, to będą musiały być czyjeś dzieci, a klonowanie, jak wiemy, jeszcze nie idzie tak dobrze, więc skądś te dzieci jednak będą się musiały rodzić. Nasza polska tradycja zobowiązuje nas do walki o wolność i jesteśmy to winni i pokoleniom, które były przed nami, i tym naszym dzieciom i wnukom, które po nas przyjdą. I mamy nadzieję, że nie ustaniemy. Tym bardziej jestem przekonany, że nie ustaniemy, że po raz pierwszy uwierzyłem ostatnio panu premierowi Tuskowi, który powiedział, że dla Unii nie ma alternatywy. I rzeczywiście, w tych wyborach dla Unii polityki realnej nie ma żadnej alternatywy. Także dla wszystkich tych osób, które kiedyś zaufały Platformie i po tych 2 latach rzekomo liberalnych rządów przekonały się, jaki błąd popełniły. Także czy my Polacy podejmiemy to wyzwanie i tą walkę o wolność w tych wyborach, czy pogodzimy się z tym, że ktoś inny będzie nam układał życie, zależy od nas. Zachęcam wszystkich, na tej sali pewno nie muszę, ale oglądających nas, aby w czerwcu zagłosowali na listę numer 1, jak wyraził się pan prezes Witczak, dzięki losowi. My też wiemy, że dzięki Panu Bogu być może, choć oczywiście możemy liczyć na Pana Boga, ale robić musimy swoje, do tego zachęcam. Dziękuję Państwu za uwagę i za cierpliwość. Bardzo dziękuję prezesowi Popieli i zapraszam prezesa Unii Polityki Realnej Bolesława Witczaka. Mamy nadzieję, że porwie nas.